wygląda naprawdę imponująco. Nie powiem. No ale co, jest później, jak lepszy? Rysuję wzór na dwie strony. Aha. Tu i tu. Aha. Tu naklejesz, a z tej strony wycinam element i już jest odkładany. Rozumiem. Ale to, jaka jest technika ogólnie, zawsze taka sama? Czyli wycinanie takich... No nie ma innego rozwiązania. Takich kawałków? Co się robi. Jak się robi na przykład tak jak tu ten barbakan. Piękne rzeczy. To się po prostu od razu na czysto robi. Piękne rzeczy. To znaczy, co pan ma na myśli mówiąc na czysto? To jest barbakan robiony dla kontynuacjonalaby już był, bo chyba wie, chyba 50 lat temu, nie? Jeszcze jak ty tu byłeś młody. Co pan ma na myśli mówiąc na czysto? To znaczy, że jak robię na przykład tak jakiś mały element. Tak. To muszę go zrobić, przypasować od razu na tym. Aha, rozumiem. Od razu tak na tej... Tak się członkę, żeby pasowała do... To, rozumiem. To no, a jakieś to, inne... Takie inne... duże, większe to a się inne... robi... No ten żaglowiec tak, jest imponujący, powiem panu szczerze. Imponujący, chyba że ma pan jeszcze jakieś takie bardziej, że tak powiem, ale dzieła. Cierpliwość, jak. No naprawdę, widzę, że to jest... Ale tu piękne, ty. No niesamowite, naprawdę. Te baki i to, tu. Jestem pod wrażeniem. No ale to szkoda, że pan gdzieś nawet, ja panu powiem lokalnie, szkoda, że tych prac pana gdzieś nie wyjdziemy lokalnie, nie? My wyjdziemy z tym. Tak? Tam na Galicyjskie, tylko po prostu mieliśmy kłopot, my się zastanawialiśmy, czy po prostu robić słomą, czy robić z takim elementem, jak tu właśnie jest. Ja tam jeszcze znajomych mam i to jest taka folia ta, co to jest dofoliowane dokumentów. To po prostu ona po tym, jak robi tam dużo takich. No. Ale co widzę, że w przeważającej większości raczej motywy kwiatów. No nie. I żaglowce. Ja wszystko robię. Ale powiem panu, że to jest tak, wygląda nawet jak w trójwymiarze, nie? Że tak powiem. Błyszczy się i robi taki specjalny efekt, nie? Fajny. Dlatego po prostu się uciekają szkła, po prostu dlatego, żeby, bo szkło to Tak. Musiałaby być taka ramka dosłownie z drewniana odsunięta, że to szkło by było na ileś tam dokładnie. No, jestem pod wrażeniem, naprawdę. No to trzeba faktycznie dysponować cierpliwością. Cierpliwość jego i to wszystko. Ale to jeszcze trzeba mieć to w oczach wcześniej. Ale gdzieś fajnie by było, jakby, nie wiem tutaj, czy w Ptaszkowej jest jakiś, nie wiem, dom kultury, coś. Przecież te prace by można było do gdzieś na stałe powiesić, nie? Tam gdzieś to tam się wstąpi. Z starszych lat to tam już chyba nie było domu, żeby coś tam... A on więcej robi tak dla własnych. No co ma robić? No to trzeba się po prostu... Nie, bardzo fajne hobby uważam, nie? Nie masz co ma robić. Bardzo fajne hobby. Nie masz co ma robić, dokładnie. No właśnie, te słomki. Aha, i czyli to jest tak... Czyli tak w skrócie, no właśnie, pan robi, pan wykleja całą tą kartkę i później wycina z tego jakieś kawałki, które są potrzebne, czy jak to działa? Nie, to kleję, bo mam takie śmieci. No rozumiem. I wszystko jest ze słomy, tak? Tak. Od A do Z. Jakaś specjalna słoma, czy po prostu słoma? Słoma. Rozumiem.
Rozumiem. Najlepsza jest tak, z owsa. Rozumiem. Bo tu nie ma, nie barwię, nic nie robię, bo to samo tak. Aha, różne kolory ma samo istnieje, nie? Tak, jeżeli da. No dobrze, ale to na przykład do czego pan przygotowuje? To konkretnie, co tutaj jest? Dostaję do zobaczenia, jeszcze nie mam pojęcia, co. A, czyli na razie taki surowiec pan robi. Rozumiem, rozumiem. I później dopiero do głowy, jak panu przyjdzie pomysł, to coś pan wytnie z tego. A jest jaką. Ile pan robi, no powiedzmy taki żaglowiec, ile czasu zajmuje zrobienie takiego czegoś? Przykładowo. 2-3 dni. Ale to nie robi tak, żeby siedział do stopy. Po prostu do skoku, jak ja to mówię, nie? No naprawdę, że. Szybko robię, bo już do sprawy. No naprawdę powiem panu, że ma pan wyobraźnię też i to trzeba mieć talent plastyczny, nie? Bo cierpliwość to jest jedno, to się zgodzę, ale jednak wyobraźnia i. No i co? Żeby to, dokładnie, żeby to przelać na dzieło, to też nie jest takie hop, nie? Ale co ma pan jeszcze oprócz, no, twarze też pan robi na przykład? Nie. Ale tu, ale pana Jezusa tego, a nie, to był ten, bo kwiaty. Aha, tutaj Matka Boska, to też jest chyba przez pana zrobione, tak? To jest uzupełnione po prostu, rozumiem. Obraz uzupełniony. Tak. Widzę, że to jest uzupełnione motywami. Tak, przeszło 50 lat. No ale bardzo fajna sprawa, uważam. Bardzo fajna. Jeszcze tutaj był. Potem jak już. Ja nawet bym poszedł w takie ekstremum, wiem, że to może tego, żeby to gdzieś może. Nie wiem, nawet takie sprawy, no, nawet wyeksponować to raz, ale nawet gdzieś może w internecie się, że tak powiem, ogłosić, może ktoś by zechciał to, no, te praca pana, no, w formie ozdoby gdzieś kupić, nie? Właśnie to jest. Ja myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Trzeba by się po prostu jeszcze postarać. No bo dla miłośnika żaglowców, wie pan, taki obraz żaglowca, myślę, że. Że byłaby szansa, że ktoś by to dosłownie nawet jeszcze to nie ma kupił, nie? A tym bardziej, że to jest, no, jakby nie patrzeć, rękodzieło, nie? To nie jest robota. Matryca się. Dokładnie. Przy dobrym układzie to może ci się w jedno wam się zmieści. No powiem, że jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Pod wielkim wrażeniem jestem i załączę pana, że tak powiem, jako człowieka pozytywnego, napiszę parę słów o panu na mojej stronie. Koniecznie. Koniecznie. No bardzo lubię takich ludzi. No tutaj rewelacja. Po ludziach gdzieś, to się z czymś zawsze na czymś. Naprawdę, no, ale z takim czymś w życiu się nie spotkałem. Z artystą tego typu, nie? Może tak, tego typu. Dawno tego nie było już tak. Ze słomy to nawet, no, widziałem coś takiego na żywo, owszem, gdzieś tam mi się obiło to o oczy, ale tak, żeby widzieć, jaki jest proces. Tego, tak, nie? Warsztat i jak to przebiega ta produkcja mniej więcej, to absolutnie. Nawet bym nie wiedział na pierwszy rzut oka, z czego to jest zrobione, no bo że to jest tylko raz, jak się widzi, to tak. Tylko ze słomy to no, nie miałem wiedzy. Ze słomy tej to pan tam widzi, jak. No. To A coś jeszcze oprócz tego? Zdjęcie też panu zrobię obowiązkowo. No, takie z drewna. Aha, czyli z drewna też jakieś rzeźby jakieś, tak? Jest na strychu, w górach tam po tego, bo nie ma. Różne kafetki takie, te też dawno. Nie ma gdzie tego po prostu. No, powiem panu. To też chyba pana produkcja. To obrazek wyklejony. Nie, to akurat nie. Obrazek, a co? Aha, tutaj takie oto pana jest? Tak. No powiem panu, że pan się marnuje troszeczkę, to tłumiąc jakby ten ale talent. Gdzie, w sensie. Gdzie tu się może? Oj, gdzie? No, nie wiem, no gdzieś jakby ktoś młodszy się tym zajął, żeby w internet wpuścić, no, ofertę jakąś dać. Myślę, że byłoby zapotrzebowanie. Wie pan. Jest grupa przy emeryckim tym klubie są. Właśnie, no, tam właśnie o tym która myśleli, na no. tym, na galicyjskim tam miasteczko oni co jakiś czas właśnie uruchamiają. Tylko tak jak mówię, trzeba przygotować to taką partię tego i ramki porozumień i tak. Nawet ja bym się pokusił o takie coś, że myślę, że byłoby zapotrzebowanie, no bo pan tutaj akurat skupił się na kwiatach, na żaglowcach, powiedzmy tak w skrócie, nie? Ale myślę, że nawet można by było jakby dostosować do potrzeb ludzkich, czyli ktoś by sobie wymagał, że obrazek taki i taki by chciał akurat no, tak się z robi, tego i tak by pan robił, nie? Bez wątpienia. No to jestem pod wrażeniem. Naprawdę, no, że. I te statki też takie piękne. Tak. Takie. Uważam, że gdzieś pan powinien z tym wyjść, bo naprawdę pan, no troszeczkę, że tak powiem, jest ukrytym talentem, nie?
czterech ścianach. No, nigdy nie chwaliliśmy. Pół wieku temu, bo to ja bym miała. To jest taki dobrze, niczym cię nie chwalili. Jak teraz? To jeszcze nie jest, to jest jeszcze dobry wiek, jeszcze pan wiele... No. Teraz to dopiero pan osiągnął apogeum kunsztu w tym temacie. Przecież to też pewnie latami pan doszedł do perfekcji, nie? Przecież tutaj przy całych tych jeszcze... A od ilu lat pan się tym zajmuje? No mówię, no to pół nie, wieku to tam już to robiłem. Pół wieku dosłownie? Tak, a później z 50 lat nie robiłem, ze 30. O choroba. Tak no, dopiero na ale skąd pan w ogóle jakby, no skąd ten pomysł? Jak pan rozpoczął te... A to jeszcze gdzieś... Co się rodzisz? Młodości? Gdzieś pan podpatrzył u kogoś, czy no jakby, nie wiem. Co pamiętam, to już uruchomił jeszcze chałupkę rzeszowską, chyba jakby pierwsza była taka chatka. Ale co to znaczy chałupka? Wyrzeźbiona, czy? Te kościółki, to takie. Ja to widziałem obrazek taki, że chyba się sączył, czy coś takiego. Aha. No jestem... Później ta chatka, potem tą chatkę, no, tego to Józef. No to mnie się tak kojarzyło właśnie, no, że ta chałupka, to była taki... Mm-hmm. Pasieka, na tym wisiały jeszcze tam gacie, to jeszcze by dorobił tam taki przy tym. A później jakbyś pojechał już do Zabrza, to więcej cię rzeźba interesowała. Nie, w Zabrze to jak byłem w tym, no. Górniczej szkole w internacie, to tam miałem kółko. Mm-hmm. Chłopaki robili, nawet niektórzy mieli. Nawet powiem panu szczerze, to jako forma takiej terapii zajęciowej, jakby pan gdzieś do domu kultury, tak. Wie pan o co chodzi, no to jest przecież... To jest trochę ucieczka od tych problemów, ma zajęcie, no. Ale nie, no w sensie, żeby był jakimś instruktorem nawet dla młodszych ludzi, no nie wiem, czy by, no, nawet było. Nie dla młodszych, co? To już był. Już pan był. Aha. Czyli ma pan tego dość, rozumiem. Teraz tylko skupianie się na własnych pracach. Nie, jestem pod wrażeniem. Musieliśmy zakładać po prostu takich porozstań. W branży motoryzacyjnej, ma pan coś tutaj, takiej mojej? Nie. Nic. Ale może być. Coś pomyśli. Niech pan pomyśli coś z branży motoryzacyjnej. To by to miało być niby. No szkoda, że wcześniej o Mikrusie pan nie pomyślał, nie? Żeby go przenieść na obraz słomiany, tak to nazwijmy. Ale mam jakąś książkę z tym. Ale ma pan pewnie jakieś zdjęcie, nie? No. Nie, Mikrusa nie mam. Nie? Nie, bo ja się już, jak mnie tak po prostu ustawił, to mi się już później nic nie... Ale ja. Ale dobrze już... No jestem pod... Dobrze, żebym go po prostu nie wypychał, bo miałem tutaj z takich, kurde, nawet i znajomi, to tu, aha, kurde, rebelacje, po parę razy na dzień się tam dzwonili, przyjeżdżali, no ale to takie, ja sobie myślę, jak się was to interesuje. Jestem pod wrażeniem. Ja sobie tak myślę, jak się tak was interesuje, to się możecie poprzyjeżdżać jeszcze No. Dobra, tutaj kończymy. Na pewno panu wspomnę. Jak pan ma na imię? Andrzej. Pan Andrzej. Super. Oczywiście. Super. No to mogę też z nazwiska pana wspomnieć. Nie ma problemu. Będzie pan Andrzej Kogut. Jako twórca tych dzieł. No fajnie. O, tutaj motyw sportowy, nie? Biegać. Tak. Zresztą z tych terenów, no bo narciarski, gdzież by indziej, jak nie koło Nowego Sącza, nie? Dokładnie. Fajnie. To jest jakaś jego ulubiona pozycja, czy różne. My nieraz też głupiejemy, co on wyprawia. No jeszcze tak nie widziałem, żeby... Ja bym chciał mieć takie życie. Żeby odwrotnie, no naprawdę. To jest teraz i tak jeszcze prosto. A teraz jest prosto? Od siostrzeńca tam mam. Nóżki do góry, no. Ile nam radości przyniosę. No fajny. No i kudłatek. Też, tak? Ta głowa? Tak, a tu gdzieś swoje miałem napisać. No to możemy odotwierać wszystko, co się wycisnął. Jest problem w tym, że... Zaraz tu jest problem. Aj, kurki. Uj, kozy? Kozy, króliki. Ale co, to kozy na mleko? Co? Na mleko? No, proszę bardzo. Stoi maszyna. To, popatrzcie, mnie to aż śmiech bierze. No. Popatrzcie, tu nawet powietrze, no faktycznie. No. Ale to jest tak, tu rąbnięte, tu tak, widzę. Na ciebie chodzili po tym, ale to nic nie robiłem dlatego. Widzę, no. Dlatego nie robiłem, że podsiewiczka tam prawdopodobnie będzie na... Po co tłuc? Aha. Dobrze, tak sobie to myślałem. Tak, no pewnie, że to tak. To wszystko teraz, ale to może... Teraz tu jest tak, no z przodu kompletne. Światła są zmienione, nie? Z tyłu, od syrenki są stawione. Nie, powinny takie być takie okrągłe, nie? Takie były. Tak.
tu jest ta część, góra jest jeszcze tam w środku. Nie, to syrenkowskie to tam. A tu jest, no bo to wszystko jest, tak, bo jest tak, zaniedbane, no tak, tak mówię, tak, prawda. Tak, krzyżaki, to wszystko to było porobione. Mm-hmm. Także to, no. W sumie nawet jak się tak gdzieś popatrzysz, to co to nawet to, nie ma takiej jak rdzy, nie? No więc nawet tu jest, to się trzyma tu jest, fajnie. Tu papało, ale to tak mówię. Tylko teraz jest tak. Jak się za to wziąć, ja nie wiem, czy by właśnie wózkiem nie podjechał. No kurczę, powiem panu szczerze, że logistycznie to... Aha. Schodzi łatwo. Pan ucina i później rozprostowuje i to jest jako tworzywo, no. I kolory w zasadzie bardzo przeróżne, no chyba, nie? To chodzi, żeby były naturalne. Rozumiem. Można jeszcze co zrobić? Żelazkiem przypalać. Aha. I to coś zmieni kolor? To się robi ciemne aż do czarnego. Aha. Tak, to też jak jest zapotrzebowanie na taki kolor, to też jest pan w stanie uzyskać, nie? No tak, że żelazki się przypali. Mm-hmm. To tutaj tworzywa to miałby pan A, to nie problem. Jeden snopek starczy mu na cały rok. Aha. Zmieniam nie. Co zrobić, jak pan powie? Pchać do tyłu, czy... Na razie... Sekundę, bo to... Albo może we dwóch tam po prostu za tą taczkę panujcie, a ja z tyłu będę pchał, zaprę się. A wy spróbujcie po prostu tylko nakierować tą taczką. A ja tu będę, ja tu się zaprę w kanale i będę pchał. Co? Czekaj troszkę. To nie jest głupi pomysł. No spróbuję. Czekaj, ale tu jeszcze to. Co? No z tym kołem to jest spieczone. Ale co, co? Co z tą taczką, nie pójdzie? Czekaj jeszcze chwilę. No bo tak tymi na kołach on tam nie pójdzie, bo... Nie, bo tu widzę na jazdy mi chyba powygina, co? Czy nie? Żeby... No na kołach on nie pójdzie, bo będzie nam przeszkadzać ten kątownik będzie nam przeszkadzał. Tu się zrobiło tak, że ta blacha, wiesz, to się spieczyło. No, bo on jakby nie ta blacha, to on by poszedł, ale niestety tam nie ma takiej opcji. Trzeba to podnieść. Skrajnych warunków wyskoczył, ale był dobrze zakonserwowany tam znowu.